proszę. A proszę powiedzieć, które pierogi mają największe wzięcie, najbardziej popularne? Ruskie. Czyli nasze tradycyjne. Nasze tradycyjne. I z jagodą też. Państwo macie jakieś ulubione smaki? Przepraszam. Jeszcze nie zdążyłam spróbować, bardzo mi przykro. A które wpadły w oko? Spróbujemy owocowej ze szpinakiem. Mam nadzieję, że będą dobre. Paszewickie Święto Pierogów obchodzi już jubileusz. Taki był plan? Spodziewaliście się, że 10 lat impreza przetrzyma? Impreza piękna, impreza się rozrasta z roku na rok, więc byliśmy spokojni o ten 10 jubileusz, bo to już właśnie mija dzisiaj dekada, odkąd Święto Pierogów na stałe zagościło w kalendarium imprez gminy Paszowice. I stała się imprezą dolnośląską, bo widziałem tutaj rejestrację z całego województwa. Bez wątpienia impreza jest nie tylko imprezą lokalną, ale wyszła już bardzo szeroko, nawet i poza region, bo nie tylko z Dolnego Śląska, ale nawet mamy gości z zagranicy, z Francji, z Niemiec. Bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki temu nasza gmina funkcjonuje, żyje i jest dobrze, pozytywnie postrzegana na zewnątrz. Pierogi się stały waszym takim produktem lokalnym. Czy macie przepis na swój farsz paszowicki, takie paszowickie nadzienie? Odpowiem w ten sposób. Pierogów mamy tyle, ile podniebień. Mamy tutaj setki rodzajów pierogów, więc nie ma jednego doskonałego przepisu na wszystko, ale każdy, kto lubi pierogi, kto kocha pierogi, znajdzie ten swój smak jeden, jedyny tutaj w Paszowicach. Drogie panie wasze, jak smakują te pierożki? Są pyszne. Pyszne. Polecamy. Kapustą, ja też jednego. Tak, dzisiaj po pierwsze mamy święto, bo to już 10. święto pieroga w Paszowicach. Trzymam właśnie w rękach pierogi, tradycyjna receptura, nowoczesna technologia, także znakomite w smaku, misterna praca tych naszych wspaniałych pań kucharek, które tutaj od rana, w zasadzie chyba nawet wcześniej już lepiły te pierogi, a dzisiaj z całą gościnnością starają się wszystkich obczęstować, także udało mi się również skosztować tych znakomitych pierogów, przesmaczne, polecam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będą też swoistym rodzajem marki paszowickich pierogów. Także jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj za to zaproszenie, że mogłam dzisiaj uczestniczyć i w związku z tym z Państwem również dzielę się tymi znakomitymi pierogami okraszonymi cebulką i skwareczkami. Oj, nianki! Maria Ela Katarzyna przy pierogach się wygina. Maria Ela Katarzyna przy pierogach się wygina. Maria Ela Katarzyna przy pierogach się wygina. Na święcie pieroga w Paszowicach hojnioki z Pakosławia i pan burmistrz Jawora Emilian Bera. Oczywiście jesteśmy z hojniakami. Piękne występy, naprawdę podziwiamy. Już jesteśmy umówieni na przyszły rok, na święto chlewa i piernika. Gratuluję serdecznie przede wszystkim organizacji. To święto, to już jubileusz, dziesięciolecie bardzo smakowitego święta. Cieszymy się jako jaworzanie, jako sąsiedzi, że tuż obok jest tak piękne święto, że możemy też przyjechać do pana wójta, do mieszkańców Paszowic i skorzystać z tego wszystkiego, co tutaj jest, a pierogi naprawdę są wyśmienite, smaki naprawdę do pozazdroszczenia i to tylko raz w roku tutaj w Paszowicach, a ja tym bardziej, że mogłem poznać tak znakomitych ludzi. Bardzo smakowały. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Paszowicom za zaproszenie i czujemy się zaproszeni za rok na targi chleba. Tak jest. Ja jestem siostrą Muli, także ja doradzam. Miruś ją ciśnie cały czas, tak pieroga też może skleić z nią równo. Ale to oczywiście komplementy dla pana Mirka, jednego mężczyzny. Dziękuję. Ja nie wiem. W tym turnieju lepienia pierogów i jak przyznał, robi już po raz pierwszy. Uwaga! Pierwszy skończyły hojnionki. Jaki czas? Swojski smalec, swojski chleb, wszystko swojskie. Ogórek swojski, wszystko jest swojskie. Zapraszamy.
żeby się tutaj podzielić z każdym. A jest okazja, bo jest święto pieroga, jak co roku, na którym się licznie dużo ludzi znajduje. No i jest miło i rodzinnie. Alternatywa dla tych, co nie lubią pierogów. Alternatywa tak, 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 absolutnie tak. Panu dawała tak. Proszę takim margerem niebieskim, żeby nie było wszyscy widzieli. Kawce, 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 kawce. I ciasto eleganckie, jak panie Mirku, panu idzie? Ja myślę, że i tak jednego nie skleję, bo cały czas ciasto i ciasto i ciasto. A takie zadanie panu dały, tak? Takie zadanie. No ale bardzo pięknie panu idzie to wałkowanie, takie no, cieniutkie ciasno. Ciasto ładnie pan wykrawa tą szklaneczką. Od czasu do czasu podglądałem. A, co moja żona opłaca się podglądać, prawda? Jasne. A mówią, że podglądanie to tak nieładnie. Źle myślą. No właśnie, a teraz okazuje się, że to było zupełnie przydatne. Oczywiście. I bardzo panu pięknie idzie i wie pan co, ja tak sobie myślę, że w tym roku to pan dostąpił zaszczytu tylko i wyłącznie wałkowania tego ciasta i wykrawania tych krączków na pierogi, ale w przyszłym roku to ja gwarantuję, że pana dopuszczą do lepienia. Bardzo, bardzo bym sobie życzył tego, ale myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Po prostu od czegoś trzeba zacząć. Najpierw od ciasta, a potem będziemy myśleć, co dalej. Proszę państwa, miejsce trzecie, ponownie Stowarzyszenie Klar za pierogi Szmaragdowy Tulipan. Miejsce drugie. Pani Elżbieta Wojciechowska-Tokarz, Paszowice, tak, pani już raz tutaj była finalistką, za pierogi, kurczak z kurkami w pierogach schowany. Stowarzyszenie Klar na Święcie Pierogów zdobyło dzisiaj wiele nagród, uznanie nie tylko jury, ale także publiczności. Skąd panie przyjechały? Przyjechałyśmy z miejscowości Wkawcze, gmina Bojanowo, województwo wielkopolskie. A co panie ze sobą przywiozły? Jakie pierogi? Oj, dużo wymieniać. 15 rodzajów pierogów przywieźliśmy i kolorowe pierogi przywiozłyśmy. A te wyróżnione pierogi to jakie były? To właśnie szmaragdowy tulipan. I to był szpinakowy i był carski, który pięknie wyglądał, był bardzo złocisty, można powiedzieć. A skąd się panie dowiedziały o Święcie Pierogów w Paszowicach? O Święcie Pierogów w Paszowicach dowiedziałyśmy się na Bibie Naleśnikowej, która odbywała się w Chojnie. I panie z Paszowic były obok nas na stanowisku i wtedy się tak porozumiałyśmy i zaprosiły nas tutaj. Stowarzyszenie Klar za pierogi carskie. Nie.